Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie w sali widowiskowej Myśliborskiego Ośrodka Kultury na czwartym gminnym Dniu Seniora zorganizowanym przez Myśliborski Uniwersytet III wieku oraz Myśliborski Ośrodek Kultury. A witają Państwa Joanna, przepraszam Cię bardzo. Matuszak. Joanna Matuszak. Jacka Boska, wszyscy pamiętamy. Dzisiejsza uroczystość zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i Europejskiego Dnia Seniora. A jej tytuł brzmi, bo jak nie my, to kto? Sens i znaczenie tego tytułu wyjaśni się w sposób bardzo oczywisty w trakcie dzisiejszej uroczystości. Natomiast jeżeli chodzi o podtytuł Seniorzy Seniorom, tego jak sądzę nie trzeba wyjaśniać, ponieważ to dla Was, drodzy seniorzy, została przygotowana ta uroczystość i to Wy, głównie poza jednym wyjątkiem, wystąpicie dzisiaj na tej scenie. Tę dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy od przywitania gości, którzy chcieli do nas przybyć, aby wspólnie z nami celebrować Święto Seniorów. Zatem witamy zastępcę burmistrza Myśliborza, pana Przemysława Kwiecińskiego. Witamy serdecznie zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Organizacyjnych, panią Alicję Schreder. Witamy radną Rady Miejskiej w Myśliborzu, panią Wiesławę Ściwiąską. Witamy dyrektora Banku PKO S.A., radną Rady Miejskiej Myśliborza, panią Małgorzatę Piwowarczyk. Witamy także delegacje, które przybyły do nas z naszego powiatu. Witamy delegację Uniwersytetu III wieku z Berlinka. To przewodnictwo pani Danuty Kościńskiej. Oraz serdecznie witamy delegację z Uniwersytetu III wieku z Zdebna, z wiceprezes panią Zofią Jarczak. Jest z nami oczywiście prezes Myśliborskiego Uniwersytetu III wieku, pan Janusz Winiarczyk. Witamy Państwa. Oraz witamy gospodarz MON-u, panią dyrektor Dorotę Wolan. I wreszcie najważniejsze powitania, najserdeczniej, najgoręcej. Witamy tych, dla których ten wieczór został przygotowany. Naszych kochanych seniorów. Wielkie brawa! Burmistrza Myśliborza, pana Przemysława Kwiecińskiego. Szanowni Państwo, mili goście, drodzy seniorzy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Europejskiego Dnia Seniora składam Państwu w imieniu władz Myśliborza oraz radny Rady Miejskiej serdeczne życzenia pogody ducha, dużo słońca, radości i sił, aby aktywnie móc brać udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Myśliborski Uniwersytet III wieku, a także gminę Myśliborz. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu z Państwem być i uczestniczyć w tak dużym, ważnym dla Państwa wydarzeniu. Pragnę podziękować Państwu za to, że po prostu jesteście, że dzielicie się z nami Waszym życiowym doświadczeniem, że zarażacie nas Państwo swoim niezłomnym optymizmem i witalnością i że razem możemy tworzyć tą naszą myśliborską wspólnotę. Przy tej okazji chciałbym podziękować za organizację tego przedsięwzięcia wszystkim zaangażowanym osobom, a przede wszystkim pomysłodawczyni, pani Krystynie Matuszak i wręczyć na jej ręce podziękowania. Pani Krystyno, zapraszam do nas. A wszystkim Państwu życzę miłego odbioru. Ten wieczór jest dla Was. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na proscenium gospodarza Myśliborskiego Ośrodka Kultury, panią dyrektor Dorotę Wolanie. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło powitać Państwa w gościnnych murach Myśliborskiego Ośrodka Kultury.
Czynię to z tym większą przyjemnością, iż okazją naszego spotkania i tej uroczystości jest szczególne święto. Międzynarodowy Dzień Seniora, Osób Starszych i Europejski Dzień Seniora. Proszę zatem naszych drogich seniorów, zarówno zasiadających dzisiaj z nami w sali widowiskowej, jak i tych, którzy obejrzą relację z tej wyjątkowej uroczystości w telewizji TVP i w internecie, aby przyjęli ode mnie i wszystkich pracowników Myśliborskiego Ośrodka Kultury szczere, gorące i serdeczne życzenia. Życzymy wam przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. Życzymy, abyście odnajdowali szczęście we wszystkim, co składa się na wasze codzienne życie. Aby kolory tego życia jak najdłużej pozostawały jasne i radosne. Życzymy także, abyście mogli dzielić się swoim doświadczeniem, mądrością, cierpliwością z tymi, którzy są wam najbliżsi. O przyjęcie życzeń proszę seniorów związanych z Myśliborskim Ośrodkiem Kultury, działających niezwykle aktywnie w Uniwersytecie III wieku, w zespole tanecznym Babilon, w kabarecie Starszaki, w chórze Melodia, w zespołach muzycznych Płomienie, Seniorzy, Myślanie oraz sekcjach terapeutycznej i tanecznej. Życzę wam, moi kochani, by nigdy nie opuścił was ten zapał, entuzjazm i radość, których mogą wam pozazdrościć wasze dzieci i wnuki. To w znacznej mierze dzięki wam Myśliborski Ośrodek Kultury tętni życiem i nie tylko od święta, ale także na co dzień. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Na ręce pana prezesa złożę taki słodko-gorzki, bo i kawał upominek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. A teraz zapraszam prezesa Myśliborskiego Uniwersytetu III wieku, pana Jarosława Mielskiego. Cóż, chciałbym was bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przybyliście na swoje święto, święto, jakim jest Dzień Seniora, a w ogóle Międzynarodowy Dzień Seniora. Cieszę się bardzo, że rozpoczynamy tą współpracę, może nie rozpoczynamy, tylko kontynuujemy współpracę z Dębnem, z Uniwersytetem III wieku, z Barlinkiem. Bardzo szeroko kontynuujemy współpracę z Wyżyckim Uniwersytetem. Nie mogli dzisiaj przybyć. Jutro mają senioriadę, jednocześnie zabezpieczają święto niepodległości swoimi zespołami. Także jest nam naprawdę, no, cieszymy się w ogóle z tego, że możemy tak szeroko współpracować. Już nie mówię o tym, że gościmy dzisiaj przecież zespół, który działa przy Domu Kultury 13 Mus. Także mam nadzieję, że ten dzień dzisiejszy będzie dla was długo w pamięci. Składam wam serdeczne i gorące życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Zdrowia, bo to zdrowie jest potrzebne. No i wszelkiej pomyślności. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Jeżeli ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze zabrać głos, nie był przewidziany w scenariuszu, ale chciałby powiedzieć kilka słów, to serdecznie zapraszam. Bardzo prosimy. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem zawsze gorąco, z całym sercem, z seniorami. Mam dwoje takich domu, Henryka i Halinę. Ale chciałam wam króciutko złożyć serdeczne życzenia, bo tutaj już wiele życzeń zostało złożonych. Chciałam złożyć wam serdeczne życzenia, dużo zdrowia, radości na co dzień. No i cóż, jako bankowiec mogę życzyć dużych emerytur. Korzystając
Korzystając z okazji, chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na 18 listopada na godzinę 10.30 tutaj do Myśliborskiego Ośrodka Kultury na wykład, który będzie zorganizowany przez Fundację Banku Pekao S.A. Wykład będzie prowadzony przeze mnie i przez moich wspaniałych pracowników. Tematem wykładu będzie ekologiczny myślibórz. Chcielibyśmy zachęcić myśliborzan do segregowania śmieci i to będzie taki wykład, który będzie uczył nas, jak segregować nieczystości. Przy tej okazji chciałam również tutaj podarować taki upominek niewielki dla pani dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury i dla pana prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ponieważ tutaj bardzo dużo wykładów odbywa się w tym budynku i tym upominkiem jest pojemnik kosz do segregacji śmieci. Wszystko jest oznaczone. Plastik, szkło, papier. To jest upominek tutaj dla Myśliborskiego Ośrodka. Te słowa kierowała do Państwa pani Małgorzata Piwowarczyk, pani radna Rady Miejskiej w Myśliborzu i dyrektor banku Pekao S.A. Ten pojemnik zostanie w Domu Kultury w Myśliborzu. Szanowni Państwo, my oczywiście przyłączamy się do wszelkich dobrych życzeń dla Państwa. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy z Wami być właśnie tutaj. A część oficjalna dobiegła nam końca. W związku z tym płynnie przechodzimy do części muzyczno-wokalnej. Zapraszam na scenę chór Melodia pod dyrekcją pana Bogdana Komorowskiego, który od wielu lat z wielkim powodzeniem działa w naszym Myśliborskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy serdecznie. Wszystko zaćmi, złączy co rozdzieli.
Dziękujemy Państwu. Chór Melodia poproszę o pozostanie na scenie. Tak jak Jacek wspomniał, seniorzy tworzący chór Melodia od wielu lat funkcjonują z wielkimi sukcesami w tutejszym ośrodku kultury. Wymienianie wszystkich ich osiągnięć zajęłoby zbyt wiele czasu, dlatego podzielę się z Państwem jedynie informacją o ostatnim spektakularnym sukcesie, jaki odnieśli. 12 października, a więc niespełna miesiąc temu, w Szczecinie, w auli Audytorium Maximum Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyły się czwarte międzynarodowe muzyczne zmagania seniorów. W tym prestiżowym festiwalu, będącym jednocześnie konkursem, wystąpiło kilkanaście wielokrotnie nagradzanych chórów, m.in. z Łodzi, Wrocławia, Gorzowa, z Kołobrzegu, wyselekcjonowanych starannie przez komisję artystyczną festiwalu. I w tej bardzo trudnej i wyrównanej konkurencji, pośród chórów prezentujących niezwykle wysoki poziom artystyczny, seniorki i seniorzy Myśliborskiej Melodii zajęli trzecie miejsce. Nagrodźmy Państwa oklaskami. Wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, ponieważ powoli dobiega końca rok moniuszkowski, rok 2019 jest jeszcze przez niemal dwa miesiące rokiem moniuszkowskim, w związku z tym chór Melodia wykona dwie pieśni tego wybitnego polskiego kompozytora. Przylecieli Sokołowie i Groźna Dziewczyna, a zakończy swój występ utworem Taki Kraj. Chór Melodia pod dyrekcją pana Bogdana Komorowskiego. Potem z włosów twoich złowi pod krzyżem zagrzeszy.
Gratulacje. Ja myślę, że ten utwór w nas wszystkich spowodował, że zadrżały serca. Dziękujemy wam serdecznie. Teraz, jak sądzę, państwo rozumieją, dlaczego te dni, kiedy chór Melodia ma próby vis-a-vis mojego gabinetu, są najprzyjemniejszymi dniami mojej pracy w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Ja to mam co kilka dni, to co państwo tutaj dzisiaj usłyszeliście. Żeby wykonywać utwory chóralne na takim poziomie, oni muszą się dosyć często spotykać i próbować. Szanowni państwo, drodzy seniorzy, przed nami dalszy ciąg muzycznej części wieczoru, jednak zmienimy klimat diametralnie. Zmienimy tę muzyczną stylistykę, ponieważ po pięknym śpiewie chóralnym na wiele głosów na scenę zapraszam muzyka, kompozytora, autora tekstów, gitarzystę i wokalistę, pana Piotra Siewruka. Dobry wieczór państwu. Kiedy pani Krysia zaproponowała mi, abym zaśpiewał ze dwie pieśni w dzisiejszym wieczorze, zastanawiałem się, co mogę zaśpiewać, by państwa nie zanudzić i nie doprowadzić do stanu depresji. Pomyślałem, że dobrze będzie zaśpiewać jedną z pieśni Bułata Okudżawy. Aleksander Sergiejewicz Puszkin. Co było, nie wróci i szaty rozdzierać by próżno. Cóż, każda epoka ma własny porządek i ład. A przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się Puszkin. Tak chętnie bym dziś choć na kwadrans na koniak z nim wpadł. A przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się Puszkin. Tak chętnie bym dziś choć na kwadrans na koniak z nim wpadł. Dziś już nie musimy piechotą się wlec na spotkanie. I nie ma już aut i rakiety unoszą nas w dal. A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sań i nie będzie już nigdy, a żal. A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sań i nie będzie już nigdy, a żal. Przyjmuję pojętny mój wiek, mego mistrza i stwórcę. Ten trzeźwy mój wiek, doświadczony mój wiek pragnę czcić. A przecież mi żal, że jak dawniej śniał nam się Bożyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. A przecież mi żal, że jak dawniej śniał nam się Bożyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. No cóż, nie na darmo zwycięstwem nasz wiek się uświetnił. I wszystko już jest, cicha przystań, non iron i wikt. A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. Co było, nie wróci. Wychodzę wieczorem na spacer i nagle spojrzałem na Arbat. Jach, co za gość! Rżą konie u sań. Aleksander Siergiejewicz przechadza się. Ach, głowę bym dał,
że już jutro wydarzy się coś. Rżą konie u sań, Aleksander Siergiejewicz przechadza się. Ach, głowę bym dał, że już jutro wydarzy się coś. Była mała gitarowa awaria, ale chyba troszkę ją było słychać, prawda? Teraz będzie lepiej. Aż za dobrze. Druga piosenka jest całkiem inna. Zdejmę ten ulepszacz. Druga piosenka jest z rodzaju piosenki kabaretowej. To moja kompozycja do tekstu Marka Sochackiego. Pieśń pod tytułem Lenie. Jak to dobrze jest być leniem, lubi lenia otoczenie. Nie jest groźny dla nikogo, tak żyje sobie obok. Leń nic w pracy nie spartaczy, nie blokuje miejsca pracy i nie pójdzie na zasiłek, bo mu nie chce się i tyle. Jak to dobrze jest być leniem, leń z miłości nie szaleje. Leń żył sobie nie podetnie, bo mu się po prostu nie chce. Świat olewa leń totalnie, partie, rządy ma analnie, polityka i intrygi. Leń się aktywnością brzydzi. Do tej myśli czuję miętę. Zróbmy lenia prezydentem. Kiedy oddasz głos na lenia, to on wygra od niechcenia. Gdy zasiądzie na urzędzie, nie będzie. Daj nam, Panie, taką władzę. Zresztą damy sobie radę. Daj nam, Panie, taką władzę. Zresztą damy sobie radę. Damy radę. Damy radę. Dziękuję bardzo. Piotr Siewru. Jeżeli Państwo życzą sobie, żeby jeszcze coś zaśpiewać, ten aplauz musi być nieco bardziej gorący. Piotr Siewru. Powiem nieskromnie, że byłem przygotowany. To może jeszcze jedną pieśń, Bułata o Kudżawy. Pieśń chyba najbardziej znaną Bułata. Modlitwa. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrca
obdaruj głową. Tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęścia żon i mnie w opiece swej miej. Sypnij grosza szczęścia żon i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie nasz, na Twój znak. Tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak. Daj szczodrobliwym odetchnąć, raz niech zapłacą mniej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Ja wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy zabity żołnierz, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie Zielonooki, mój Boże jedyny, spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu jeszcze wystarcza jej. Daj każdemu po trochu i mnie w opiece swej miej. Daj każdemu po trochu i nas w opiece swej miej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wystąpił dla Państwa Piotr Siewrój.